Drodzy kochani, chciałem w dzisiejszym programie opowiedzieć wam kilka słów, jak zrobić czatnej, który jest zrobiony ze śliwek i może też mogą wejść też w inne owoce w ten czatnej. Nie tylko muszą być to śliwki, mogą być to również jabłka, czy gruszki, czy jakiekolwiek inne owoce, które macie pod ręką, ale ja bym polecał śliwki, ponieważ jest to czatnej oczyszczający organizm. A więc do takiego czatneju też dodajemy ostrej papryki po prostu, a nawet chili. Znaczy chili by było o wiele lepsze, po prostu żeby podnieść jakby smak i żeby to było po prostu ostre. Tak więc jak to zrobić? Można pokroić śliwki, wrzucić do garka i można dodać też również odrobinkę cukru lub można potem po ugotowaniu dodać miodu. To już od was, drodzy kochani, zależy, czy chcecie robić to na cukrze, czy chcecie potem po ugotowaniu czatneju dodać trochę miodu do smaku. Ja bym proponował jednak dodać chili. 4-5 chili, po prostu takich malutkich papryczek, porozdrobniać to, wrzucić do tej całej marmelady i oczywiście cukier. Podczas gotowania na wolnym ogniu zrobi się taka jakby masa. Można to również wziąć mikser do rozdrobnienia dokładnego, żeby to po prostu była taka jednolita masa, także można mikserem to jeszcze zmiksować. I wówczas po jakimś okresie gotowania, mniej więcej 30 minut, 40 minut, to różnie bywa, najlepiej robić go na wolnym ogniu, na bardzo małym ogniu, nie na dużym, żeby się nie przypalił. Uzyskamy czatnej, który jest zrobiony ze śliwek i z owoców. Ten czatnej jest, ja go polecam szczególnie dla osób, które mają słabe krążenie. Osoby, które mają problem z cyrkulacją krwi, mają problem z bólem nóg, że bolą ich nogi, że to krążenie tam nie jest tak jakby najlepsze, to właśnie dla tych osób polecam właśnie zrobienie takiego czatneju. Dla osób z grupy B, którzy mają to krążenie niezbyt mocne w organizmie, także ten czatnej spowoduje jakby aktywację całego naszego systemu w organizmie, aktywację naszego serca, naszych nerek, naszego jakby trawienia, ponieważ tak naprawdę ogień, który trawi pokarmy w naszym organizmie, musi być jakby mocny. Wówczas to trawienie jest stuprocentowe. Jeżeli ogień, pierwiastek ognia nie jest zbyt mocny w organizmie, wówczas to trawienie jest bardzo powolne, bardzo nie zachodzi w sposób taki, jaki powinno zachodzić. Także, drodzy kochani, powoduje wam, jeżeli macie problemy właśnie z cyrkulacją, jesteście jak z cyrkulacją krwi, jesteście jakby zawsze jesteście śpiący, nie macie jakby takiej energii w sobie, to wówczas polecam stosowanie właśnie tego czatneju, który jest zrobiony ze śliwek. Ten czatnej oczyści wasz organizm z jakichś resztek, które zalegają w waszym organizmie, jak również da tą odpowiednią ilość ognia, która jest potrzebna właśnie do tego, żebyście dobrze funkcjonowali. Ja właśnie dzisiaj będę przygotowywał właśnie taki czatnej dla moich przyjaciół i też również dla siebie. I polecam wam, drodzy kochani, bo warto tego czatneju po prostu spróbować. Jest to trochę ostra potrawa, ale miejcie zawsze na uwadze to, że jest bardzo zdrowa dla waszego organizmu. Na marginesie chciałem wam, drodzy kochani, skomentować, iż na linku pod naszym YouTube znajduje się odnośnik do naszych aukcji od promienników mineralnych Aronit, gdzie można zakupić je właśnie na linku pod naszym YouTube. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie tutaj z Gór Sierra Nevada. Do widzenia.